Zagrajmy dalej w Eye of the Beholder. O, ta płyta nie strzela kulą, jest to ciekawe. Create food. A co mi tam? Użyję to. Dobra, zobaczę, co jest za tymi drzwiami. Pewnie będą schody w dół. Schody do góry. I co jest tutaj? Kamienny pierścień. No, oczywiście to jest o wiele lepszy sposób spożytkowania tego klucza, niż jakieś durne trzy strzały. Dziwne. Ta kula nie nadlatuje znikąd. Zwój spowolnienia trucizny. I początek poziomu tutaj mamy. To nawet dobrze, bo ja chciałem i tak chyba wyjść na górę w tym momencie. Albo nie. O. Nic się nie stało? Kirk, wypij to. Jak widać, te butelki są mało przydatne. Czyli to jednak działa na nich. Schody na dół. O, mamy teraz ten medalion, który wcześniej pominęliśmy. Czyżby ten medalion nie miał żadnego użycia, skoro się nie świeci? I ten naszyjnik tak samo? A ten coś ma w sobie. Nic się nie dzieje. Dziwne. Powinno na przykład napisać, że ten przedmiot nie może być użyty w ten sposób, albo coś w tym stylu. Ale tutaj po prostu nic. Nożyk, znaczy, że tam już nic nie ma. Chyba w tym momencie wrócę z powrotem na poziom 5. Cześć. Zresztą, gdybym ich nie zabił, to bym stracił bardzo dużo punktów doświadczenia. Tak więc w sumie dobrze się stało, że oni się zdenerwowali. Nie tu. Tu. Nie, tu też nie. Aha, to jest punkt wyjścia, tak? Jak ja tam wtedy doszedłem tutaj do tych drzwi? Co to miało być? No nie! No nie! Muszę zapisywać częściej. Dobra, to chodźmy na górę. I tutaj można czegoś użyć, tak? O, tego pierścienia właśnie. Save. I przechodzimy przez portal po raz pierwszy raz. O nie, z powrotem. Tutaj na pewno jeszcze nie chcę iść. Tutaj na pewno nie.
A jeszcze tu kolejne ptaszyska. Dorum zanisie. Dochrum. W sumie ten Dochrum wygląda jak jakiś taki gnom ogrodowy. A ten jak Święty Mikołaj po przejściach. O kurde, co tych ptaszy z kasztele tutaj jest? Odwrót. Odpoczynek. Nie możesz odpocząć. Zapomniałem, gdzie są schody na górę. Bo są dwa chyba w tym poziomie. Jedne prowadzą z powrotem do tych idiotycznych teleportów, a drugie w normalne miejsce. Oni naprawdę mogli tu wymyślić coś lepszego, a nie, że tak się siedzi i czeka. Ile oni już śpią? 3 dni? 4? No prawie. Prayer. You have it, a prayer. Okej. Dzień dobry. O kurde. Co ja zrobiłem najlepszego? No, ale punkty doświadczenia lecą. I nasi bohaterowie stają się lepsi. Zamieńcie się. Nie trafiłem w imię bohatera. Świetnie! Rosną w oczach. Nie, tutaj jest. Albo dobra, niech będzie. Wszystko jedno. I jesteśmy z powrotem tutaj przy tej dziurze, tutaj gdzie były te sekretne przejścia i będziemy tutaj teraz wracać. A później jak mi się znudzi, to mogę w tą dziurę wpaść nawet. Chyba tutaj. A może nie? Na pewno nie. Miejsce. Nie, bo tutaj mnie przecież przeteleportowało to wcześniej. Tu gdzie mam iść? Tutaj. Tak. Panowie krasnoludy, gdzie jesteście? Są tu. I wish you luck. Thank you. Zapiszę. I teraz będzie trzeba wywalić jednego z nich. Pytanie teraz, którego? Dorum albo ten? Dorum jest chyba lepszy jako wojownik ze statystykami. Zobaczymy jeszcze, jakie mają te punkty życia, ile mają. Dobra, nie. Gnom ogrodowy, wypad z drużyny. Resurrect Dead, Illyria. Illyria looks about, jubilant. May the gods be praised, I am Sister Illyria. I journeyed with my comrades into these dungeons to fight evil and bring good. But we were overwhelmed, and most of us were killed.
I see that because of my faith I have been given another chance to carry on my mission of good. May I accompany you? My abilities to heal the wounded could be of great help. Yes. Ileria joins the party. Dorum. Jest jakaś kobieta w drużynie. Oczywiście wszystkie przymioty Doruma wypadły na ziemię. Tutaj. I teraz trzeba będzie je popodnosić. Czyli klikamy, klikamy, klikamy. Ileria nie może już niestety mierza używać, ale może to tego używać. W ten sposób zrobimy. O. O, teraz Tagor. Ty sobie możesz wziąć ten miecz, na przykład do ręki. A ty Sisko, trzymaj to. Jaja Kenku. Szczałki. Napój leczący. I można poustawić w naszym ekipie czary. Co? Aha. Picard. Czy umiesz coś nowego? Oczywiście. Nauczył się w końcu czaru neutralizacji trucizny. Nie będzie on potrzebny. Janeway. Kolejny czary dostała. Haste. Tak, to się przyda. I nie mam żadnych czarów poziomu czwartego, ale to nie się szkodzi. Teraz jeszcze ty, Ilaria. Hold person. Tutaj będzie remove paralysis. I odpocznijmy. Co? Potwory są blisko? Czy on te krasnoludy traktuje jako potwory? No nieważne. Skorzystajmy zatem z portalu. Co to za butelka? Potion of Poison. Znajdujemy się w fioletowym i można tutaj rozwiązać specjalny quest. Weźmiemy różdżkę. Weźmiemy czarny kamień. Ciekawe, nie? A tutaj nic nie ma. I zrobimy tak. Sru, sru, sru. Special quest for this level. Jak te przedmioty powinny leżeć? Dostaliśmy jakąś wiadomość. Wiadomość, panie. Światło gwiazd jarzy się w krysztale. Podążaj za jednym, aby zobaczyć drugie. Okej. I mamy tutaj dodatkowe portale, z których można teraz skorzystać, aby sobie znacznie ukrócić grę. Jednak nie będę tego robił. Tutaj jest zamek jakiś na klucz, a tutaj nie ma wyjścia. Tak więc wrócimy. Wrócimy, wrócimy, wrócimy. Nie, nie tym. Tym, o, tutaj. Dobra. I w następnym filmie będę już z powrotem tam na dole, w fioletowym poziomie.